Nie jesteśmy jeszcze nawet na półmetku roku, a już można uznać, że dramat rodzinny Weroniki Rosati jest jednym z najważniejszych wydarzeń w showbiznesie. Oto bowiem Weronika, której życie miało w końcu się ułożyć u boku cenionego ortopedy, postanowiła opowiedzieć mediom o tym, co miał robić jej były partner i ojciec jej córki. Póki co nie znamy oficjalnego stanowiska Roberta Śmigielskiego w tej sprawie. Uznany ortopeda na pytanie o to, czy wie coś na temat zgłoszenia przez Weronikę na policję sprawy pobicia, odpowiedział tylko: dowiaduję się tego od państwa redakcji. Jeśli tak jest, to uważam, że to celowa gra mojej byłej partnerki, by mnie zdyskredytować. Teraz aktorka na instagramowym profilu potwierdza, że rzeczywiście złożyła doniesienie przeciwko ojcu swojej córeczki Elizabeth. Oficjalnie mogę potwierdzić, że policja wszczęła postępowanie przeciw mojemu byłemu partnerowi i ojcu mojego dziecka za znęcanie się psychiczne i fizyczne nade mną. Myślisz, że ci uwierzą? Bóg i aktoreczka. Czy jako aktorka jestem mniej wiarygodna niż lekarz? Przecież wiarygodność człowieka nie jest związana z pracą i płcią, ale z etyką, kulturą i postępowaniem człowieka. Lekarz, który przez 30 lat oszukiwał swoją żonę, inne kobiety, dzieci, przyjaciół, rodziny, środowisko. Zresztą środowisko być może wiedziało. Ale nikt tego nie potępiał, insynuuje. Gdy ja powiedziałam, zaczęła się fala hejtu, że jestem kłamczuchą, wariatką, dziwką. Jak to zwykle, kobietom insynuuje się romanse, rozstania, alkoholizm i operacje plastyczne. To kobiety się ocenia, poucza, wydrwiwa, obraża. Prywatność mężczyzn jest z reguły chroniona, jeśli oczywiście chcą ją chronić. Żadna przemoc nie jest prywatna, bo jest prawdziwym skandalem. Jak myślicie, będę posądzona o mściwość, że jestem dziwką?